No i wreszcie. Czekaliśmy jakieś 5 lat, kiedy odbyła się pierwsza prezentacja tego typu płyty. Ale tamta była inna, oparta na innej zasadzie i praktycznie okazała się technologicznym niewypałem. A to w tej chwili, pojawiło się wreszcie plasterek. Plasterek z zapisanym obrazem telewizyjnym, który ma znaczenie handlowe. To znaczy w krajach Europy Zachodniej tego typu płyta w specjalnych odtwarzaczach zaczyna współpracować z barwnym telewizorem, dając niesamowite wprostowe możliwości. Co więcej, do tego słowa plaster należy dołożyć właśnie to, co zostało zapisane w tytule naszego programu, plaster rzeczywistości. Dlatego, że jakość zanotowanego na tej płycie obrazu i dźwięku jest po prostu fantastyczna. Nie ma na to innego określenia, zresztą po prostu wystarczy umieścić tę płytę w urządzeniu odtwarzającym i przekonać się, że to nie są tylko reklamowe chwyty producentów. Po prostu rozpęd, bo ona podczas odtwarzania wiruje z szybkością 1500 obrotów na minutę. Ale prawda? Już pojawia się obraz na ekranie i wystarczy teraz na przykład skorzystać z urządzenia do przeszukiwania z szybkością 75-krotnie większą aniżeli normalny obraz i zobaczyć, co na ekranie się dzieje. Kolejna dyscyplina, a teraz zwolnienie obrazu, zresztą płynne, to samo można zatrzymać ten obraz, czyli stop klatka i znowu do przodu, szybko do przodu albo jeszcze szybciej. I tu jest zjawisko, które dziwi ludzi, którzy oglądają obrazy magnetowidowe. Nie ma tego zrywania pasów na ekranie, które normalnie pojawiają się przy przeszukiwaniu obrazu. Można oczywiście ten obraz cofnąć do tyłu, do przodu. Stop klatka, idealna jakość stop klatki oczywiście i znowu przyspieszona. Tak, w którymś momencie inżynieria obrazu, jak gdyby ta domowa, okazuje się sięgać szczytów. No i to jest prawda, ale związane jest to ze sposobem rejestracji obrazu, czy też informacji o obrazie na tej płycie. Zauważ, że to przypomina i wymiarami, i grubością płyty, które pracują w tak zwanych dyskowych pamięciach komputerów. I to jest prawda, zapis, ten wewnętrzny zapis obrazu na płycie bardzo przypomina tego typu metodę, jaka stosowana jest w komputerach. Po prostu zapisany jest tam nie układ, nie ścieżka, która odpowiada sygnałowi elektrycznemu, ale seria impulsów, która dopiero w urządzeniu odtwarzana jest, transformowana na to, co zrozumiałe dla telewizora. Pojawiła się jak meteor owiana nimbem niezniszczalnej, niezwykłej o niesamowitej jakości przekazu. Pojawiła się znacznie wcześniej niż urządzenie, które potrafiło ją odtworzyć. Dopasowanie trwało więc jakiś czas i oto mamy nowe cacko ery elektroniki, płyta wizyjna. Profesor wyjaśni pokrótce, jak działa. Zacznijmy od początku. Obraz telewizyjny składa się z szeregu linii, a te z szeregu punktów o określonej jasności i barwie. A teraz stosując elektroniczne sztuczki, informacje o każdej z tych linii przemienić można w falę zawierającą dane o charakterystycznych cechach linii. Pozostaje tylko znalezienie sposobu na upakowanie tych fal w czymś na trwale, tak by można je na powrót odczytać. Sposobów jest wiele. Można na przykład zapisać falę na powierzchni jakiegoś twardego materiału i odtwarzać ją w sposób mechaniczny, rejestrując drgania igły. Mechanika ma jednak swe wady. Nie potrafi się uporać z tarciem. Tak więc mamy raczej rozwiązanie starej daty, nie bardzo pasujące do naszych czasów. Czasów przekazu nie tylko dźwięku, ale i obrazu. W
tym drugim przypadku zniekształcenia i zakłócenia wywołane tarciem mogłyby całkowicie zniweczyć nasze wysiłki. Na szczęście znalazł się ktoś z głową pełną pomysłów. Powiedział: słuchajcie, wystarczy nam właśnie tylko długość fali, by wydostać z zapisu istotne informacje. I jeżeli z każdego odcinka fali zrobimy małe zwierciadło odpowiedniej długości, wystarczy zerknąć na lustro, by otrzymać potrzebną nam informację o samej fali. Oczywiście w rzeczywistości jest to odrobinę bardziej skomplikowane, ale dla uproszczenia mówmy o lustrach. Wystarczy oświetlić je tylko strumieniem światła i gdy odbije się on od powierzchni, nasze oko zarejestruje błysk, charakterystyczny błysk tego jednego lustra. A gdy mamy tych luster więcej, zrekonstruować możemy całą falę i linia po linii odtworzyć obraz. Pozostaje jeszcze ruch, ale gdy zrobimy to szybko, bardzo szybko, niesamowicie wręcz szybko, otrzymamy plaster rzeczywistości, płytę z milionami luster zawierających komplet informacji o świetle, kolorze i dźwięku. W tempie 25 klatek na sekundę, z 625 liniami w każdej klatce, z milionami punktów barwy i nasycenia, z dźwiękiem dla lewego i prawego kanału oddzielnie, mamy już płytę. Pierwsza część wykładu za nami. Ale co nam po samej płycie? Potrzebny jest jeszcze gramowit, czyli odtwarzacz. A jak działa? Spójrzmy do środka. Po pierwsze mamy w nim źródło światła, mały laser. Strumień światła laserowego, jak wiadomo, można skupić niezwykle precyzyjnie, a przy pomocy pryzmatów i luster skierować na odbijającą powierzchnię dysku miliony maleńkich wgłębień i odbijająca płaszczyzna. Każda porcja światła odbita od lustra zamieniona zostaje w przetworniku na impuls elektryczny. Dzięki zabezpieczającej warstwie tworzywa, rysy i kurz usuwane są z obszaru ogniska wiązki, nie wpływając tym samym na informacje. Równocześnie wiązka sama naprowadza się na ścieżkę odczytu. Strumień laserowego światła śledzi linię z dokładnością wręcz niezwykłą. Dziesiątki kilometrów mikroskopijnych luster na jednej stronie płyty, setki tysięcy linii, plamka laserowego światła przesuwająca się spiralnie od środka. Każdy obrót dysku to co najmniej jeden obraz, a że obrotów i linii są setki tysięcy, zrozumieć teraz stop klatkę to nie problem. Po prostu plamka zatrzymuje się na jednym zwoju. Gdy plamka wraca, obraz również cofa się. W przód, do tyłu, powoli, do przodu, szybko do przodu, do tyłu, bardzo szybko do przodu. W tym mechanizmie bez tarcia wszystko jest możliwe, bo iluzją naszych czasów to laser i wirująca płyta. Zmieniają się czasy, a z nimi zabawki.